podam taki koronny przez średnią płacę do średniej Unii Europejskiej, to na przykład Kęta Suskie potrzebowało do 50. Także mówi Kęta, proszę Państwa. No dzisiaj mamy 1 maja 2014 roku. No i Radio Maria niech troszeczkę nam tu powie, bo proszę Państwa, manipulacyjna muzyka, plotki, handel na 1 maja w Radiu Tok FM, to też nie na temat, proszę Państwa, od razu powiedziałam, że tak będzie i że Radio Tok FM zwykle przegrywa z logiką i mądrością. No a teraz Państwo posłuchajcie, no bo tutaj chcą, żeby już te dzieci 4-5 lat co mają, to żeby już, żeby ich do szkoły, żeby straciły, proszę Państwa, immunitet, żeby charakter straciły, żeby opiekę straciły i odporność psychiczną na różnego rodzaju choroby, przecież tak jak samo jak i AIDS wchodzi, tak samo jak i AIDS wchodzi, taki szatan, diabeł będzie miał dojście, jeżeli nie będą mieli bariery ochronnej ludzie. Już nie będą to ludzie, tylko gady. Jak na przykład standardy, które są w Niemczech czy w innych krajach Unii Europejskiej. Podobnie jest kwestia dotycząca standardów opieki medycznej dla seniorów, dla osób starszych. Tutaj czas oczekiwania na lekarza, na specjalistę w Unii Europejskiej i w krajach Unii Europejskiej w porównaniu z czasem oczekiwania w Polsce jest niesamowity. Dlatego tutaj to działanie jest jak najbardziej potrzebne i środki powinny być kierowane na wyrównywanie szans przede wszystkim w tym zakresie. Ale jeśli idzie też o polskie rodziny, to tutaj bardzo ważne jest, aby nie wykreślać słowa rodzina ze wszelkich kwestii dotyczących standardów edukacji. To jest bardzo ważne, żeby chronić obecną rodzinę, również jeśli idzie o kwestii zagrożeń ze strony różnego rodzaju osób, które chcą tą rodzinę zniszczyć. Także ciąg dalszy pierwszego, proszę Państwa, maja 2014. Co tu, a co tu mówię? Nie będą w stanie zabezpieczyć w sposób taki właściwy wychowania naszych młodych pokoleń. Wreszcie trzeci punkt to jest po prostu skradanie unijnych pieniędzy. No to, co się stało z polskimi autostradami, ze środkami unijnymi, za które można było wybudować wiele, wiele więcej kilometrów dróg. My zrobiliśmy w jednym z naszych spotów takie porównanie, że przecież Niemcy dostali niemal tyle samo na odbudowanie po wojnie, jak my na autostrady, prawda? Więc zobaczmy, no co stało się z tymi pieniędzmi. Zatem tutaj ścisła kontrola wydatkowania, pokazywanie Polakom, że wszyscy wiemy, że składamy się, że wsparcie Unii Europejskiej daje wydatkowanie, powoduje, że musimy określony procent własnych środków składać. Ktoś jeździ, kupuje Mercedesy, proszę Państwa, a ludzie nie mają na chleb. No z rządu, no kto jeździ? Garnitury kupują się, reklamują, a ktoś nie ma na chleb. Naszego odprawy, to myślę, dowiedzieliśmy wcześniej, jak on się tu uprzejmy. Także Radio Tok FM. Wreszcie czwarty punkt, bardzo ważny, to pokazał kryzys, jak ważna była decyzja, aby pozostawić. Teraz jak będę, proszę Państwa, teraz kąpała się, to zostawiam drzwi otwarte, jak krzyknę, to wszystko. Ona obroniła się, jeśli idzie o kryzys, porównajmy to z Grecją, porównajmy to z innymi krajami strefy euro. Co się działo w przypadku zawirowań. Takie zawirowania mogą być, bo sytuacja na Ukrainie nie jest stabilna, zatem również sytuacja w zakresie gospodarki i geopolityki jest na tyle niestabilna, że nadal pozostamy się pozostać polską walutą narodową. Nie będę się rozważać, ale to jest też związane z naszym sensem dochodzenia do spełnienia warunków, żebyśmy weszli do strefy euro. My tego po prostu na ten moment nie wytrzymamy. Piąty punkt, bardzo ważny, równe dopłaty dla polskich rolników. Wciąż nie ustająco na wszystkich spotkaniach mówimy, że rolnik polski nigdy niczym nie odstaje od rolnika greckiego, francuskiego, niemieckiego, wręcz przeciwnie, żywność, która jest produkowana przez polskich rolników, to jest na bardzo wysokich standardach, przede wszystkim dla zdrowia obywateli, więc to jest promocja tego, co polscy rolnicy produkują w krajach Unii Europejskiej, jest niezwykle potrzebna. Szósty punkt, tani prąd, likwidacja pakietu klimatycznego. To mówiliśmy jednokrotnie na forum Radia Maryja Telewizji Trwam, to jest ostatnia kwestia, o której mówiliśmy, czyli polski węgiel, polskie zło.
to, które mówisz, tak pięknie Tameta Tamety przybrano z kopalni, no to jest olbrzymi problem, potrzeba pełnej determinacji, żebyśmy nie pozwolili Unii Europejskiej na te zapisy, które ma w stosunku do polskiej energetyki wpisanej do tego, aby położyć polską gospodarkę. Siódmy punkt, brak ustawy, to jest brak ustawy z olbrzymią szansą dla Polski, współdziałanie na forum Unii Europejskiej, a przede wszystkim sprzężenie z polskim parlamentem i mam nadzieję, że innym polskim rządem może doprowadzić do tego, że również staniemy na nogi w kwestiach gospodarczych. Koniec traktatu lizbońskiego, to jest sprawa bardzo ważna. Zabieganie o to, aby zmienić te postulaty, ponieważ nasza siła głosu niestety bardzo się zmienia, słabnie się też wyludniamy i tutaj nasz głos Unii Europejskiej w związku z traktatem idącego tutaj jest i będzie zdecydowanie słabszy. I wreszcie punkt 9, nie dla małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci przez takie związki, również promocja, nie dla promocji wszelkich innych paszportowych, płatnych związków, które mogą w każdym sensie rozwać, które nie są w mojej ocenie pełną gwarancją do stabilnych warunków dla wychowania dzieci. Zatem państwo, a także Unia Europejska powinna być zainteresowana w dokapitalizowanie, wyłożenie w rodziny i małżeństwa powtarzam, które dają gwarancję stabilności, a to przez różnego rodzaju środki, które mogą być na przykład emerytury małżeńskie, które są taką nagrodą za wiele lat wspólnego pożycia, wychowania, bądź wzięcia, wychowanie dzieci. No to jest olbrzymi obszar, ponieważ tutaj środowiska LGBT, środowiska feministyczne, strony feministyczne i wreszcie ci, którzy są zainteresowani zaprowadzeniem ideologii gender, tu w tej materii naprawdę robią bardzo wiele i temu trzeba dawać oczy. I wreszcie koszty unijnej biurokracji, trzeba zmienić do połowy. Chcę tylko przypomnieć dla porządku tej kwestii, że koszty unijnej takiej biurokracji to jest około 48% budżetu unijnego, ale jeśli idzie o Polaków, no to rząd polski tutaj nie przyłożył się do tego, o co już wnosili nasi europosłowie, w szczególności Zbigniew Ziobro, by więcej Polaków było zatrudnionych na przykład w innej demokracji. I to rząd polski zaniedbał i można powiedzieć zupełnie położył. Przecież zniesienie chociażby unijnej demokracji to może być oszczędność w zakresie około 1,5 miliarda euro i gdybyśmy znieśli tam wspólną unijną demokrację, to trzeba byłoby położyć nacisk na to, co dla nas jest bardzo ważne, czyli na naszą dyplomację narodową. Ale skoro tak się nie dzieje, trzeba się domagać, aby więcej Polaków uczestniczyło w owej dyplomacji. Na 154 unijnych dyplomatów uważa Polska ma tylko 4. A według parytetu powinna być 20. To tak tylko bardzo telegraficznym skrócie, ale trzeba jeszcze w Unii Europejskiej wiedzieć jedno. My chrześcijanie, osoby katolicy, to ważne, żeby katolicy zaznaczali swój głos we wszelkich organach, agendach, a w szczególności w Parlamencie Europejskim. Już domagali się nasi europosłowie, w szczególności Zbigniew Ziobro, jeśli chodzi o wsparcie działań dotyczących obrony chrześcijan na świecie, nie tylko w Europie, ale również na świecie. Kierowane były różnego rodzaju pytania dotyczące obrony chrześcijan w Syrii, w obronie oczywiście telewizji Syrban i myślę, że trzeba by rozszerzać tutaj nasz głos w zakresie istnienia w telewizji katolickich, rozgłośni katolickich bardziej dostępnych nośnikach i środkach w całej Unii Europejskiej. Wreszcie trzeba się domagać ograniczenia wsparcia finansowego dla tych, którzy popierają ideologię gender, a zwiększyć to wsparcie dla różnego rodzaju organizacji, organów, które bronią chrześcijan w Unii Europejskiej, w Europie, ale też przede wszystkim na świecie, bo wiemy, że to, co dzisiaj się dzieje w tym zakresie, jest niezwykle
ważne. Występowaliśmy również w kwestii chociażby takiej jak ataki na kościół we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Czy chociażby w takiej sprawie, proszę zobaczyć, jak wyparto... Także proszę Państwa, ataki na kościół. My nie jesteśmy za tym, żeby były jakieś ataki, tylko żeby do końca się skrystalizowało, gdzie jest prawda, a gdzie jej nie ma. No i po co to się bić, po co to się tłuc. No ci, którzy się biją i są agresywnie, pazerni, to co widać też i u katolików samych tutaj na ulicach Warszawy, to świadczy o tym, że boją się przegranej, nie mają racji, boją się klęski, no to dlatego tak się ściekają ogólnie, proszę Państwa, te owe systemy cygano-żydociadogatów, że przegrają, boją się klęski, skąd jest wojna, dlaczego atakuje, bo głupi ma więcej siły, a mniej rozumu, no to przecież. Ale dlaczego głupi atakuje? Głupi bardziej siłą, prawda, władza dysponuje, rozdziela tę złą siłę niż to, co ma w mózgu, bo od mózgu nie ma nic. Bije się, kłóci, na przykład Państwo zobaczą, no, ten Jan Witek, no on chciał, ja wiem, że ta wiedza, o kosmitach, o Marsie, może być niedostępne, no to, czy była niedostępna, że wszystkiego nie wiemy, w danym momencie, że ewentualnie możemy nie wiedzieć, no to możemy to utrzymać jakimś tam wielkim znakiem, z wielkim znakiem zapytania, nie wypowiadając się na 100%, chociaż oni to robią. Możemy przymknąć ucho, przymknąć oko, a oni na wcisk, na chama, to znaczy, że coś kręcą. Ten, kto na wcisk, na chama coś robi, to też znaczy, że coś kręci. Albo ci katolicy, którzy te trójce, te piekła wciskają, to tak samo jak i o UFO wiadomości wciskają, to znaczy, że co? Że kręcą, że coś kręcą, także proszę się tam nie bać. Proszę się nie obawiać, przerwę robimy, powietrze saskie kręcy. Także proszę Państwa, my 3 dni leżymy nad Wisłą. 3 dni. Dzisiaj 1 maja, 2 maja, 3 maja. No jest, proszę Państwa, weekend. Ja rozumiem, że ci, którzy mają dzieci, którzy chcieliby tym samochodem gdzieś odjechać na wieś, bo mają też i po 10 mieszkań, no to tak trzeba się rozjechać, ja rozumiem. Czy ci ludzie też z rządu może by chciały pojechać z miasta do miasta? No ale jak się, proszę Państwa, z Warszawy do Warszawy jeździ, to można więcej skorzystać, jak nie wiadomo gdzie. Ile ludzie mają problemów, ile jest wypadków, ile kontroli niepotrzebnych na drogach, przecież wszędzie policja. Bo co? Policja musi podpełniać mandaty, podpisywać wszystkie kaski. To jest ich praca i byle co jakaś nieuwaga z Waszej strony, byle co standard Wam wypisuje, on się cieszy, ale macie te wolne dni zepsute. Jeszcze głos papieża macie wyświęconego, jeszcze głos papieża. Także proszę Państwa,
Radio Top FM Extra. Radio Top FM Extra. Witamy Państwa serdecznie po raz enty. Możesz żyć wiecznie. Możesz żyć wiecznie. Ale trzeba poznać, skąd się to życie wieczne ma wziąć, żeby wrócić do źródeł, a nie iść do pogańskich nauk nowych, które gdzieś tam 2-4 tysiące lat temu przejęte były, a to przez Żydów, a to przez odstępcze już systemy z drugiego, trzeciego wieku, czwartego naszej ery, czy katolickie, czy jeszcze inne, no bo Państwo tutaj mieliście w programie edukacyjnym El Hop Art 2000, Elka Wiercielka Cinderella przez Google, też on youtube.com, na temat informacje. Na temat czego? Na temat reformacji, że jeżeli Kościół katolicki był zbudowany na piachu, tak jak to Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli dom zbudowany jest na piachu, to że ten dom szybko się rozpadnie. Nie mów potem. Często w praktyce potem znaczy nigdy. Nie mów w następnym... No nigdy, nigdy, na świętej dygdy. Jeżeli teraz nie kupisz Biblii, nie zainteresujesz się Biblią, jeżeli ci świadkowie coś pod nos podkładają, podstawiają, skorzystaj z tego. Być może to są jakieś z tego wynikły rewolucje dziejowe w twoim życiu. Skorzystaj z tego. Ludzie, będąc pod wpływem tłumu, o którym Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu, będąc pod wpływem tłumu, czynią źle, myślą źle i przegrywają. Kosztuje nas miesięcznie ponad 2,5 miliona złotych, a inne jeszcze, i to nie małe wydatki, to jest bardzo dużo. I trzeba o tym informować wszystkich, dlatego to czynić. Ale dla milionów odsłuchanych katolików i katolików, dla ojca ryzyka to jest dużo, zwłaszcza, że przecież on ma tyle, ile ludzie zapłacą, a ludzie, jeżeli są to biedne katoliczki, no to nawet ci ateiści mogliby zrozumieć, że żeby to płacili posłowie Sejmu, to by zapłacili no 100 razy więcej, czy 1000 razy więcej jedna osoba, to jedna osoba byłaby za 1000. Ale że to są takie dziady, które ani Biblii nie chcą czytać, no bo zdążyli niepotrzebnie uwierzyć poganom, przez Kosidowskiego też, że Biblia to jakaś lipa, no to uwierzyli i nie wierzą w Boga przez to. To więc diabeł omotał ich, okręcił na swój paluszek. A przecież Biblia jest bardzo logiczna. Ja tutaj mam bardzo wielu ciekawych ludzi, proszę Państwa, na Pradze Południe. Nawet to nie trzeba tam mówić o tych innych. Wystarczy, że ja miałam swojego ucznia. To był Grzesio Giziński. On zginął w wypadku samochodowym przy pomniku lotnika. Proszę Państwa, on był tak inteligentny i tak mądry, że bez żadnych szkół wyższych krzyżówkę, bo to kiedyś była taka moda na rozwiązywanie krzyżówek, do której się nie zabrał w sekundzie, każdą tę jedną krzyżówkę, proszę Państwa, od razu i szybko rozwiązał. Także niepotrzebne mu były studia biblijne, proszę Państwa, czy żadne studia świeckie, tym bardziej świeckie, które otumaniają, ogłupiają. Proszę Państwa, studia to są dla inteligentnego człowieka, dla inteligentnych ludzi. Ja gdzie nie wejdę, to wszędzie coś ciekawego zobaczę, wszędzie coś pozytywnego. Dlaczego? Dlatego, że, no nie chcę tu się wychwalać, ale jeżeli są to ludzie pozytywni, to oni wszędzie coś znajdą. Przecież Państwo musicie wiedzieć, że w starożytnej Aleksandrii w Egipcie znaleziono w koszu na śmieci zwoje z księgi Izajasza. Kto znalazł? Zakonnicy. A może i sprzątacz? Proszę Państwa, kto by to myślał, kto by się to domyślił, że proszę Państwa, w koszu na śmieci byłyby zwoje z księgi Izajasza i to były zwoje cenne, to były zwoje bardzo wartościowe, bo one, proszę Państwa, były tak stare, że one poparły prawdziwość najstarszych zwojów księgi Izajasza już istniejących. No bo oczywiście, że czy Kosidowski, czy ci inni, proszę Państwa, bibliści to mówią, że to było przepisywane, że to było zmieniane. To wszystko gówno prawda.
to była prawda taka, że ci, którzy przepisywali, to dla nich to było na cenę życia, wartość życia i śmierci. Oni po 1000 razy się myli. No, na przykład tak jak ja biorę się do Biblii, do książek, ja co sekundę ręce myję. No Jan Witek to się dziwi, a że może on tej wody skąpić, rozumiecie pani? Albo ten Roszkowski. Także jak państwo tak pojeździcie od dziada do dziada, to nie musi być od dziada do babu, od baby do dziada. Od dziada do dziada i z Warszawy do Warszawy, to przy tym skąpcy katolickim, mazowieckim, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją swym, możecie państwo tutaj zorientować się i upewnić się, że rzeczywiście to jest wielkie skąpstwo. Ale ja mówię o tej wodzie, że ręce myję, bo czytam świętości. Także proszę państwa, Soferim, to były takie rody przepisywaczy, badaczy, którzy nie dopuszczali najmniejszych nawet błędów. I oni tam notatki robili na każdym boku, na każdym rogu. Były specjalne miejsca na robienie notatek. Państwo zobaczą, jak państwo macie na środku, prawda? Jest kontekst. Gdzie jeszcze o tym samym przeczytasz? No to przecież tam były też wolne miejsca dla Soferim, którzy pisali dodatkowe. Mieli wątpliwości co do pewnego jednego jakiegoś wyrazu, literki, do kontekstu sytuacyjnego. Pisali, żeby inni, którzy będą dalej przepisywać, żeby to też wzięli pod uwagę. Także nic tam nie umykało. Tak jak teraz nawet w świecie kamer, elektroniki, technologii super dobrych umyka na przykład to, że samolot w Smoleńsku spadł. 4 lata minęły, proszę państwa, a tutaj jeszcze nikt nie doszedł, co to było. Czy to był wybuch, czy to naprawdę spadło. I ci, którzy dobrali się do władzy i ci, którzy Polskę rozkradli, i mówi tutaj też o tym Kempa, no to prawdopodobnie to tak by to logicznie wskazywało, jak najbardziej logicznie, że no, żeby dojść do władzy, to trzeba jak świnia Peggy Smith in America, trzeba przebojem i siłą. No, ten Jan Witek, proszę państwa, tutaj rozwodzi się na temat Maryli Narodowicz, że ta świnia, że stara, że brzydka, że najwyższy czas, żeby ona już ustąpiła, a ona siłą, przebojem, zdąci jakieś frędzle, tłusta i obrzydliwa. I niech państwo odpowiedzą sobie na takie pytanie. Co to miało być? No, czysta, żywa wełna, to czysta, żywa świnia. To więc mówię, proszę państwa, że tutaj są tylko świnie i barany, no bo wełna. A nad Wisłą, proszę państwa, jak jesteśmy czy na Pradze Południe, czy na Zatkie, czy gdziekolwiek na Pradze Południe, czy w ogóle w Warszawie, no to gdzie wy tutaj nie zobaczycie krowy, chyba że sztuczna, oszustystyczna. Jelenia też żywego nie zobaczycie wielkiego. Chyba że oszustystycznego sobie wyrzeźbijcie i postawcie. No bo już oni tu różne bajki wierzą, proszę państwa, jak Żydzi kiedyś poszukiwali mądrości, proszę państwa. Ej, może odwrotnie powiem. Grecy poszukiwali mądrości, a Żydzi cudów i znaków wypatrywali. No to kontynuatorzy tych Żydów, czyli Saduceuszy, tych faryzeuszy, no to są dzisiaj księża katolicy i wracając się do średniowiecza, już masz ten obraz, jak oni sobie te cuda robili, prawda? Albo że biskup czerwoną farbę za obraz wlewał, albo że Matka Boska więcej piersi miała, jako Izyda na przykład w Efezie, gdzie apostoł Paweł 3 lata żył i musiał uciekać, zmykać, bo chcieli go zabić. Kult kobiety zrobili. 16 wolnych piersi miała, proszę państwa, Izyda Horus i Set, a to była Artemida Efeska. Izyda Horus i Set z innej kultury, ale tutaj widzimy kult dzieciątka Izyda Horus i Set, prawda? Bo tam tej Artemidy to było 16 wolnych piersi. Tutaj u nas, państwo zobaczcie, z rynku Starego Miejskiego Domu Kultury 2, też pani profesor Goldyn wystawiła też taką miniaturę Artemidy Efeskiej z wielu piersiami. To też jako ten kult, kult członka, kult falusa, kult dzieciątka, kult kobiety, kult mleka. I to były te wszystkie cudowności i cuda jeszcze nawet pochodzące z okresu średniowiecznego, co dzisiaj sztuka chętnie pokazuje. A szatan nie śpi, podpuszcza tych dobrą piątkę dostałeś na studiach. I my pokażemy twoje prace w tej galerii, a to tam proszę państwa, pozdrawiamy wszystkich indywidualistów, takich, którzy
pojedynkę by chcieli walczyć, no bo te tłumy są durne, szare masy. Szarą strefę tutaj pokazujemy, proszę Państwa. To, co tu widać, to wszystko jest szara strefa, szare masy. Jeżeli chcesz być indywidualistą, no to dobrze. A ja jak nie chcesz być indywidualistą, to źle. No bo indywidualista to zawsze dochodzi prawdy, prawda? Do sedna sprawy. No, to więc jak czytasz Biblię sam, to się zastanów, żeby tam nikt nie był, jak tutaj nad Wisłą leżymy, prawda? Czytamy Słowo Boże Biblię. To żeby te pijaki, co te piwa piją, patrz, żeby ktoś ciebie nie zauroczył, żeby ci nie przeszkodził, żebyś się mogła skupić, żebyś się mógł skupić tutaj nad Wisłą, jak leżysz, nie czytasz nowodziady katolickie, proszę Państwa, jako słudzy szatana diabła, to są słudzy wczoraj, dziś i jutro. Wczoraj to był 30 kwietnia, dzisiaj pierwszy, a jutro będzie drugi. To przez te trzy dni, proszę Państwa, słudzy szatana nie śpią, tak samo jak i szatan diabeł nie śpi. I oni działają. Złudzy diabelscy działają. Odwrócą. Także radio to piosenek, proszę Państwa. Czy jesteś Józef, czy Henryk, czy Andrzej, czy Maciej, to nieważne. To tylko kwestia w rozróżnianiu ludzi. A tak to nieważne. Dlatego Świadkowie Jehowy nie obchodzą ni imieniem, ni urodzin. No i te dziady katolickie się dlatego wściekają. Są napuszeni, są nerwowi, hipochondryczni, no bo nie mają racji. Tak jak jeszcze raz mówię, że ci, którzy nie mają racji, to są agresywni i powodują wojny. Prowokują wojny, prowadzą wojny. A Świadkowie Jehowy nawet nie idą do wojska się uczyć. Tobie chwała, Synu Boże. I antyfony do kresu wielkanocnego, strona 430, psalmy z 4.4.2. roku, strona 997, w wydaniu skreślonym 906, czytania wersów 4.2. tygodnia, kresu wielkanocnego, strona 531. Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej listy. Także 1 maja, zrozumcie Słowo Boże, zrozumcie prawdę. Dajcie pierwszeństwo prawdzie, a po drugie kłamstwu. Pierwszeństwo prawdzie, to więc tak. Jeżeli Maja Błaszczyszyn napisała książkę, że mleko twaróg jest, proszę Państwa, szkodliwe, no to czy nie lepiej dać pierwszeństwo tej prawdzie? Na przykład zobaczcie, jakie ten Janek Witek nasz głupi jest. Pierwszeństwo prawdzie badaniom naukowym, to co jest pewne, niż temu, co jest niepewne. A on tu poszukuje UFO, poszukuje statków kosmicznych, jakiegoś szczura na Marsie. Tu Państwu pokazałyśmy, no to rzekomo to jest jakaś prawda, proszę Państwa. Jakiegoś szczura, że to tego, że ktoś sobie niby namalował. Proszę Państwa, czy nie lepiej to przestać pić mleko, jeść sery, jeść twarogi, o czym powiedziała Maria Błaszczyszyn. Czy Maja Błaszczyszyn, tak czy siak, to znajdziecie jej książki w internecie. Bo to tak 20 parę lat temu, proszę Państwa, ona pisała, że mleko jak osiada na ściankach żołądka, to nie dopuszcza witamin. Do ścianek nie dochodzą witamin, one szybko spadają w dół. Jak po kaczce. Do odbytu. I nie ma tych witamin przez mleko. Mleko, że jak dziecko się rodzi, kości rosną. I potem już nie. Potem już nie. I ona to tłumaczy. To nie lepiej dać pierwszeństwo tym wiadomościom, które są logiczne, które są mądre przynajmniej, sprawdzone, proszę Państwa, a nie bajkami. Także Państwo zobaczą. Grecy poszukują dziwnej mądrości, a Żydzi znaków szukają cudów. No to więc ten system religijno-polityczny, który dzisiaj też w XXI wieku jest,
to jak daleko on odstaje od prawdy. Państwo zobaczą, jak ten system daleko odstaje od Boga, od logiki. Także ile tych debili, Państwo zobaczą, mamy, wariatów, ile tych dupków. I oni dlatego szukali tego takiego jednego jakby Jezusa Chrystusa, jako sługę diabła, jako debila, jako wariata, na którym wszystkie swoje grzechy powiesić, żeby go zabić. I tak było. Doprowadzili do sądu przez Piłata i zabili Jezusa Chrystusa. Także jakie to dziady katolickie?